Prawda czy wyzwanie? Jezu, naprawdę nienawidzę, gdy to się dzieje z twoją twarzą. Prawda. Gdybyś miał wybierać między dziewczyną a podcastem, co byś wybrał? Możesz tak na mnie nie patrzeć. To jest... Tik, tak. No. Tik, tak. No dziewczyna. Dobra. Udało się? Tak, udało się, ale... nie cierpię tego. Ciekawe, kiedy przyjdzie kolej na mnie. No, by dało nam trochę czasu, aby jak naj... Prawda czy wyzwanie? Prawda? Prawda czy wyzwanie? No tak, wyzwanie. Nagraj ze mną podcast o filmie, który ma 22% świeżości na pomidorkach. No dobra, i tak nie mam wyjścia. Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gniot. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 7 marca 2020 roku. Słuchacie właśnie 280. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami rządny prawdy Rafał Bedwulf-Wroński. Siemanko. Witam cię serdecznie. Oraz jak zawsze spragniony wyzwań Szymon Szymaś-Cieśliński, czyli ja. Witam również. Jak zwykle skromny. No co, zaprzeczysz? Nie. Oczywiście. Jak ja widzę challenge, to mnie już nie ma na świata. To automatycznie na tobą pojawia się napis accepted, tak? Dokładnie, tak. Niestety. No nie mogę się oprzeć. Tak samo jak się nie mogłem oprzeć temu, by obejrzeć, znaczy teraz to już nie wiem czy najnowszą, ale swego czasu najnowszą kooperację, koprodukcję Blumhouse'a i Universala. Czyli, albo się jeszcze nie podam tytułu, chociaż go już znacie. Pamiętacie Śmierć nadejdzie dziś? W sumie rozmawialiśmy o tym filmie, nie? Tak. Mam to zapisane 13 maja 2018 roku, ale ten czas leci. No, widziałem niedawno drugą część, też była dobra. No właśnie, dzisiaj też chcielibyśmy porozmawiać o podobnej produkcji, to znaczy o teen horrorze. PG-13, to jest w sumie ciekawe. Ten film ma PG-13. A na mnie działa całkiem nieźle. I też od Blumhouse i Universala, a chodzi o Truth or Dare, czyli prawdę czy wyzwanie z 2018 roku. Jakoś pod koniec roku wyszedł ten film, dlatego też się pojawia na topkach 2019 chyba, jeżeli czegoś teraz nie mylę, albo na odwrót, albo pod koniec 2017, a premierę miał w 18. Jakoś tak na przełomie lat, dlatego często w topkach można zgłupieć, jeżeli się o nim czyta. To, co jest istotne, jeżeli robicie research, chcecie sprawdzić ten film, nie wiem, na IMDb czy w innym agregacie, to wpisujcie Blumhouse's Truth or Dare. Bo w tym samym roku wyszedł jeszcze drugi film o tym tytule i w związku z tym no, Blumhouse dodał tak nazwę studia do tytułu w wyszukiwarkach. No, żeby się nie myliło po prostu, nie? No dobra, no to powiedz mi może najpierw, czy słyszałeś o tej produkcji przed moją propozycją seansu? Nie. Ja oglądałem trailery wszystkie, nie? Pod kątem prowadzenia fanpage'a. Teraz mam trochę zaległości, ale wtedy to śledziłem na bieżąco i
wychodziło kilka takich podobnych młodzieżówek, nie? Z jakąś tam aplikacją zabójczą, czymś tam, jakimiś, właśnie jakieś tak, strzelki. Większość z tych rzeczy jeszcze mam do nadrobienia, tak. Tak, i nawet właśnie do nadrobienia. Ja wręcz stwierdziłem, że część z tych rzeczy już wygląda tak źle na tych zwiastunach i jeżeli chodzi o jakiś tam opis fabuły, że odpuszczę je sobie, ale akurat Prawda czy Wyzwanie było jednym z tych filmów, które chciałem obejrzeć. Zwyczajnie trailer mi się podobał, ten premis był dla mnie intrygujący i dlatego właśnie się cieszę, że w końcu nam się udało. Reżyserem tego filmu jest Jeff Wedlow, czyli reżyser drugiego Kick-Assa, czy po prostu Walcz. Scenariusz zaś stworzył wspólnie z trzema innymi osobami, ale one nie są nikomu raczej znane. Ja sam już nie pamiętam, chociaż czytałem o nich, nie wiem, 4 godziny temu, co tam wykonały, ale nic szczególnego. No i ten nasz zespół przygotował film, w którym zagrali między innymi Lucy Hale, czyli Sherry z Czwartego Krzyku. Ostatnio też występowała w Słodkich Kłamstewkach i trochę też na tym właśnie się wybiła. Violet Bean, czyli Jess z serialowego Flasha i Tyler Posey, a więc Teen Wolf. Nastoletni wilkowak, w sensie dosłownie, tak? Scott, główna rola z Teen Wolfa. No widzisz. Zresztą on też grał, tak a propos Krzyku, w trzecim sezonie Krzyku od MTV. Tym, który Mando tak dość jednoznacznie przekreślił i stwierdził, że nie warto go tykać, więc może to jednak przemilczymy. W każdym razie to są aktorzy, którzy no przynajmniej w Stanach są jakoś rozpoznawalni też dla młodzieży, bo w Polsce to nie wiem. Znaczy dla mnie oni nie byli nikogo nie znam. Znani, tak? No Lucy Hale jako jedyną kojarzyłem po prostu, a cała reszta była dla mnie obca, bo Teen Wolfa też nie oglądam. I podobno jest to projekt, który Jason Blum przyklepał zaraz po zobaczeniu sekwencji początkowej, tego otwarcia na stacji benzynowej. Ale średnia krytyków to 16% świeżości na pomidorkach. Od widzów 22%. Mało. Metascore na poziomie 35 punktów. 3,5 na 10, tak? I ocena na IMDb 5,1. Ja Filmwebu już nie sprawdzałem, ale no. nie sądzę, żeby było inaczej. Tak, ale słyszycie, 16% świeżości od krytyków, no to jest porażka taka już totalna. A jak my ocenimy ten film, no to dowiecie się za chwilę. Fabuła. Warto by jednak słowo o niej powiedzieć. Otóż poznajemy paczkę znajomych, która wyjeżdża na takie krótkie wakacje do Meksyku i tam zostaje zaproszona do gry w Prawdę czy Wyzwanie. Szybko okazuje się oczywiście, że to nie jest zwyczajna gra. Nasi bohaterowie ściągają na siebie coś w rodzaju klątwy, jakiejś dziwnej istoty nadprzyrodzonej, która właśnie kontroluje jakoś tę grę, a stawką jest ich własne życie. Jak to fajnie jest powiedziane w trailerze, że to nie oni grają w grę, tylko gra w nich. Tak. Ale to mimo wszystko brzmi trochę tanio i kiczowato, nie? Ja mam trochę wrażenie, tak. Jeżeli ktoś tego nie widział, ale czy taki jest? Czy jest tanie i kiczowate? Nie, nie do końca. Jest całkiem niezłe, dynamiczne, odświeżające można powiedzieć, jeżeli chodzi o filmy grozy, zwłaszcza, jak to ty mówisz, że teen? Tak, teen horror. Teen horror. Jeżeli o teen horror chodzi, to w ogóle jest top. Top 10 co najmniej, jeżeli nie top 5. No właśnie... powiedziesz o tej świeżości. To było zaskakujące, bo nie spodziewałem się, że dostanę coś takiego. Nie chcę tak wybiegać w przyszłość, ale właśnie zacznijmy od otwarcia, o którym wspomnieliśmy, że James Blum był tak zachwycony. On jest naprawdę mocny i zaskakujący. Tak po prostu to jest jak u Hitchcocka, no, że ledwo się film zaczyna i już... Już jest wartka akcja, wciągająca fabuła i już tysiąc pytań i człowiek od razu chce to oglądać. Po chwili na scenę wkracza nasza paczka znajomych i tutaj tempo trochę zwalnia. Nie, całość wygląda niewinnie, tam dziewczyny się przekonują, bo jedna niby nie chce jechać, tam ma jakiś wolontariat czy coś. Ta druga, nie no, jedź z nami, będzie fajnie, no chodź, w końcu jadą, wycieczka, drinki, jakieś tam fotki, snapy. Ale nadal czuć, że coś wisi w powietrzu, nie?
Ale to przez to, że mamy to otwarcie, tak, nie? Ale tak. Mimo wszystko jest tak, są te miłości właśnie, potem zaczyna się gra i ona w sumie zaczyna się też tak dosyć standardowo. My graliśmy czasem w Prawdę czy Wyzwanie, albo w ramach butelki na takie właśnie, coś w Prawdę czy podobie, Wyzwanie, tak. Tylko że kręciliśmy butelką na imprezach, no i kończyło się źle na ogół, umówmy się. I tutaj też widzimy, że nie wiem, jakieś złośliwości się pojawiają, takie sekrety brudne, tak może... znaczy złośliwości. To nie jest tak, że nagle bohaterowie stają się jacyś antypatyczni, nieprzyjemni, ale wypominają tak, prowokują się trochę, nie? I też, nie wiem, są akcje, znaczy wypływają jakieś tam delikatne brudy, padają dwuznaczne albo jednoznaczne w sumie propozycje jakieś tam, no propozycje czynności seksualnych, można nawet powiedzieć. Dobra, trochę może... Dobra, erotycznych. PG-13. Nie? Tak. No i potem nagle dowiadujemy się, w moim zdaniem bardzo szokujący sposób, że to nie jest zwykła gra. Że tutaj dzieje się coś niesamowitego i w tym momencie napięcie naprawdę wzrasta. No. I od tego momentu właśnie wzrasta niejako nieustannie i podtrzymuje tę tendencję do samego końca, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że z takiego premisu, który... no nie jest niczym wyjątkowym, tak się wydaje. Ostatecznie dostajemy rzeczywiście produkcję zajmującą, angażującą i też dla mnie autentycznie straszną momentami. Tak, ja się absolutnie pod tym podpisuję rękami i nogami. Tak. No i teen horror. Mamy młodzież. To nie jest teen slasher tak do końca, no bo nie mamy tutaj mordercy w masce, ale no, młodzież jakoś tam ginie po kolei. No i w takich filmach zazwyczaj paczka znajomych, no to są takie archetypy, to właśnie głupia blondynka, sportowiec, dziewica, czarny za przeproszeniem i tak dalej. Co powiesz o tej młodzieży właśnie, o jednostkach i o paczce? Czy dobrze ci się ich śledziło, nie wiem, zaangażowałeś się jakoś w to ich życie na ekranie? No właśnie chciałem powiedzieć, że wbrew pozorom ci ludzie, chociaż są bardzo stereotypowo zarysowani, a tak by się przynajmniej wydawało, to budzą dużo empatii. Ja przez większość filmu im w ogóle kibicowałem, także mnie tam pasowała większość bohaterów, co się rzadko zdarza, bo ja zawsze kogoś nienawidzę już od początku filmu i chcę, żeby jak najszybciej umarł, a tutaj nie było takiej postaci, takiego nawet momentu. Ten cwaniaczek na przykład od recept, nie? Tak. No. Jakoś tam irytował trochę, tak? Bo było widać, że właśnie taki... No, ten kozak też, jak on tam miał... Nie pamiętam. Ron chyba się nazywał, tak. No właśnie, ta paczka jest na tyle zróżnicowana i dobrze przedstawiona, tak. Że nie miałem problemu z odróżnianiem postaci, czy zrozumieniem, jakie relacje je łączą. I słowo klucz relacje. To nie jest paczka znajomych na zasadzie dwie pary, w tym tutaj trójkąt jakiś między nimi i jakiś tam odludek, nie wiem, jakiś nerd i jakiś tam jeszcze jedna samotna jednostka. Tylko rzeczywiście my wiemy, kto i dlaczego pała jakimi emocjami do pozostałych osób. I tak teraz wspomniałeś, że to są cały czas archetypy. To ja sobie uświadomiłem, że nie wiem, na przykład mamy puszczalską blondynkę. Mamy. Ale w trakcie seansu ja w ogóle jej tak nie odebierałem. Bo jest przedstawiona na tyle kreatywnie, na tyle ciekawie, że zupełnie nie widziałem tego archetypu. Ja po prostu widziałem tę postać. To jest puszczalska blondynka z charakterem, także... Jak to ująć? I jest sympatyczna, jest tak sympatyczna. Jej kibicuję. Da się ją lubić, o. Tego właśnie, tego mi zabrakło. I też jak teraz myślę o tych archetypach, to film łamie schematy właśnie znane ze slasherów, nie? W sensie kolejność na przykład tego, kto ginie, czy cały ten dziewiczy wątek. Dziewiczy wątek zwłaszcza, tak. Tak. No dobra. No i nie wiem, co do aktorów jeszcze, niektórzy są troszkę za starzy, nie? Jakby się tak przyczepić, jak na... No bo jest... oni mają być właśnie w wieku... Licealiści to mają być, tak. Chyba, prawda? College. W związku z tym tak się zdarza, niestety. Ale przeszkadzało ci to właśnie? Nie, nie widać tego. Bo ja na to zwróciłem uwagę tak naprawdę teraz przy przeglądaniu po prostu ich tam filmografii, zdjęć, że no to oni nie mają 20 lat, tylko jednak niektórzy nawet są... byli no to, w okolicy 30 czy po 30. To już jest norma. Ale właśnie ja na to nie będę marudził, bo te postacie między nimi, znaczy te grane przez nich postacie są w porządku, no i czuć chemię między nimi, a to jest najważniejsze. Tutaj. Tak jest. No dobra, to typowe pytanie ode mnie do ciebie. Jak oceniasz grozę? Tak, dałeś się wystraszyć?
Czy dałem się wystraszyć? Dałem się obrzydzić na pewno parę razy, bo tam jest mnóstwo takich scen, które budzą ciarki, ale to w takim kontekście właśnie, że są obrzydliwe, przerażające, albo głównie no takie, jak to powiedzieć, wbijające w fotel. O. I cóż. Ja jestem zachwycony. A czułeś to PG-13? Nie, wcale nie. Ja byłem tak zaskoczony, gdy zobaczyłem ten film. Znaczy, są dwie wersje niby, tak? Jest Director's Cut, jakiś tam Unrated Edition. My widzieliśmy zwykło. Właśnie ja nie mam pojęcia ostatecznie, jaką mi widzieliśmy, ale znaczy rzeczywiście, jak zaczynam to analizować, to tam nie ma krwi za bardzo, nie? Tam jak są jakieś złamania czy coś, no to to też jest tak pokazane, że... No ale to wiesz, no nie musi być wystających kości, żeby... Człowiekowi się słabo zrobiło. No. No ale właśnie, to jest tak zmontowane i tak udźwiękowione, tak. Że rzeczywiście ja ci powiem, że tak jak właśnie nie ma epatowania urwanymi kończynami, nie ma litrów krwi, tak ja autentycznie czułem się nieprzyjemnie, obserwując to wszystko. Czułem to, nie wiem, pękanie kręgosłupa, nie wiem, łamanie ręki, ten swąd płonącego ciała w innej scenie i całą resztę niezbyt sympatycznych rzeczy, które spotykają naszych bohaterów. Si. Więc no, dla mnie ta cała otoczka horrorowa działa. I zresztą emanacja tego upiora, czyli takie zniekształcenie twarzy, które dotyka różnych osób w otoczeniu tej jednostki, która aktualnie której tura aktualnie coś mi to przychodzi. Tylko nie pamiętam dokładnie co, ale widziałem kiedyś podobny film, który też mi się w Smiling było coś takiego. No, nie? No, możliwe. Tylko tam to były maski. Tak. A tutaj to jest zniekształcenie. Zmieniają się twarze, tak. Twarzy, to jest oczywiście CGI, tam aktorzy troszkę wyginają twarz, tam niby jakoś to tam ćwiczyli. W ciekawostkach na IMDb piszą, że tam połowa castu to na tyle naturalnie wykrzywiała usta, że tam prawie nie było CGI u nich, co mnie trochę przeraża, jeżeli naprawdę tak było. Ale no, jako efekt CGI podobało ci się to? Tak. Podobało mi się. To było strasznie creepy. Jezu, mi się na to tak źle patrzyło, że jak pisałem zajawkę do tego odcinka, no to właśnie chciałem na to zwrócić uwagę. To było strasznie nieprzyjemne, tak aż... Było nieprzyjemne, natomiast jeżeli chodzi o estetykę, to jedno z najlepszych CGI w ostatnim czasie, które widziałem. I na wszystkich twarzach to fajnie wygląda, nie? I to też nie tylko z przodu, od frontu, ale gdzieś tam od boku też, gdy widzimy te postacie. Tak, to ten uśmiech cały czas jest taki upiorny. I gdy czytałem o inspiracjach, no to podobno jedną z nich był ten słynny uśmiech Willema Dafoe, który stał się memem, gifem. Ja nie pamiętam, z którego to jest filmu, tak? Ale wiesz, w tym aucie, jak on się odwraca i właśnie tak wykrzywia usta, znaczy tak do góry te, wyciąga te kąciki ust. I właśnie podobno to jest jedna z inspiracji, ale ja znalazłem jeszcze jedną inspirację. Uwaga. I o tym ci wspominałem przed nagraniem, nie chciałem spoilować, w związku z nazwą tej istoty. Mhm. Bo ta siła w filmie nazywała się Kalux. A tak się składa, że blisko dekadę temu doszło do pewnego podwójnego morderstwa, gdzie nienaturalny uśmiech właśnie odegrał ważną rolę też potem w samej rozprawie, bo w 2011 roku Julie Schenecker zastrzeliła dwójkę swoich dzieci, a następnie próbowała upozorować wszystko tak, jakby coś kazało jej to zrobić. I kobieta była chora psychicznie, tak to było stwierdzone, leczyła się, ale ostatecznie wszystko wskazywało, że samą zbrodnię zaplanowała i była świadoma tego, że robi coś złego właśnie. Między innymi na to wskazywał fakt, że no, manipulowała na miejscu zbrodni, tak? Starała się zmylić trochę tropy i między innymi to, co zrobiła, to zaniosła swoją córkę już po morderstwie do łóżka, przykryła kocem, a następnie ułożyła jej usta właśnie w taki nienaturalny, szeroki uśmiech, taki podniosła te kąciki strasznie do góry. A trzeba zaznaczyć, że dziewczynka była wtedy po postrzale w twarz i w tył głowy. Ze strzelby bodajże. No i podobno ten efekt końcowy był straszny, tak? Oczywiście, nie wiem, no, jeżeli teraz ktoś stwierdza, o, sprawdzę w Google, no to nie znajdziecie zdjęć, przynajmniej nie w żadnym normalnym miejscu. Z przyczyn oczywistych, ale właśnie no, policja tak biegli mówią, że to było coś przeokropnego. I tak się składa, że dziewczynka nazywała się Kalix. A.
a demon tak tutaj to Kalux. Okay. I znaczy, no nie wydaje mi się, by był to przypadek po prostu w tym kontekście, chociaż nie ma o tym ani słowa na IMDb, ani no, nigdzie indziej tak na szybko tego nie znalazłem. To jest mój po prostu prywatny research, może coś sobie dopowiadam, to już ocenicie sami, ale to jest trochę creepy, jak się o tym pomyśli, nie? Że... Kalux coś znaczy po łacinie? Nie mam pojęcia jeszcze. IMDb sugeruje, że to jest związane z jakimś rysunkiem demonów z DeviantArta. Ale nie znalazłem tego, szczerze mówiąc, tak na szybko, więc odpuściłem. Ja jestem przy mojej teorii, że to jest związane ze sprawą Szenekerów. Dobrze powiem. Całkiem niezły, że tak powiem, backstage tutaj jest do tej historii. Mm. Ale to jest przerażające. Przerażające, tak. O, no ale dobra, to wróćmy jednak do filmu, nie do grozy życia, a do grozy kinowej. No ten efekt zniekształcenia jest przeupiorny i gdybym ja coś takiego zobaczył na żywo, nie wiem, gdyby to by się tak teraz coś zrobiło, no to... Znaczy, mogę spróbować, ale... Ja bym się chyba zabił, zanim by mnie dopadła klątwa po prostu, a w najlepszym wypadku no skończyłbym w pokoju bez klamek, bo nie, no... To jest taki prosty efekt, a działa niesamowicie na moją psychikę. W dodatku, to co też świetnie gra, to fakt, że to filmowe zło trochę przypomina klątwę z It Follows, z To za mną chodzi. Tak. Bo tu i tu, w obu tych filmach, zło powoli dopada każdego z bohaterów. Po prostu nie ma przed nim ucieczki. Nie można się uwolnić tak po prostu. Można co najwyżej odwlekać ten wyrok śmierci. Dokładnie. Można wykonywać pewne czynności, można się podporządkować zasadom i w ten sposób odwlec nieuniknione, ale wiemy, że w końcu to zło nas dopadnie, że właśnie nie ma wyjścia. To jest... No, nie wiem, czy jest coś bardziej przerażającego tak naprawdę. Takie naprawdę nieuniknione spotkanie z tym, co najgorsze tutaj. Nie ma nic bardziej przerażającego. Wszyscy uciekamy przed nieuniknionym właśnie. Ale właśnie też czujesz tę paralelę? Tak, jak najbardziej. A ponadto ten film jest, może określiłbym go mianem sprytnego, w sensie sprytny jest, czy wręcz przebiegły w jakiś sposób, bo nie wiem, czy też tak miałeś, ale ja od początku tak trochę spodziewałem się wpadek. W sensie mówię, aha, prawda czy wyzwanie? No, wydaje mi się, że każda myśląca osoba spróbowałaby przechytrzyć taką grę. Przecież to łatwo zrobić, tak? Można zawsze wybierać prawdę na przykład, albo można nic nie wybierać, czy coś takiego. Ale ten film, jak gdyby scenariusz właściwie przewiduje te możliwe wpadki, i nie tylko zabezpiecza się przed nimi, ale wręcz czyni z nich swoje atuty, tak? Bo wprowadza je w fabułę, wplata je normalnie w wydarzenia. Bo miałem się, że ja zagnę ten scenariusz tak szybko dosyć, nie? Też tak czułeś? Prawdopodobnie ktoś to przemyślał w trakcie tworzenia scenariusza i w momencie, jak scenarzyści napotykali na jakieś właśnie takie tego typu momenty, że można by było powiedzieć, wpadka, to wtedy cofali się i tak jakby trochę zmieniali reguły tej gry, żeby tych wpadek w późniejszym czasie uniknąć. Jak dla mnie to jest całkiem przemyślany scenariusz. I to, co też bardzo mi się podoba, to fakt, że bohaterowie, czyli nasza grupa nastolatków, to nie są postacie z teen slashera, które nie wiedzą, co się dzieje, seks, narkotyki i giniemy, tylko oni myślą, oni analizują autentycznie te sytuacje. Tak? Wiadomo, że tam ktoś wierzy, ktoś nie wierzy, te typowe motywy się pojawiają, ale to jest naturalne. W prawdziwym życiu chyba też by tak było. No. Jakby na przykład w naszej ekipie coś takiego się zdarzyło, to pewnie byśmy się ostro pokłócili, też tak myślę. W sensie niektóre osoby z niektórymi. Ale bohaterowie myślą. Bohaterowie właśnie zadają te same pytania, co widz przed ekranem. No to wszystko jest sprytnie wykorzystywane, by dać i widzowi, i bohaterom trochę pstryczka w nos. A poza tym takie sceny, które są potencjalnie nieszczególnie istotne, one wracają to ze zdwojoną siłą. Na przykład, nie wiem, widzimy jakąś tam trudną relację z rodzicami, niemożność pogodzenia się z czyjąś śmiercią, zdrady, trójkąty miłosne i masę innych rzeczy, które ja na przykład traktowałem jako po prostu budowę psychologii postaci, tak, budowę jakiejś tam głębi psychologicznej.
A często w slasherkach właśnie i w ogóle w tych młodzieżówkach, mówię o slasherach, no bo to jest pierwsze skojarzenie, tak, ten slasher. Często to jest takie pitu-pitu, nie? Które ma być iluzją tej głębi, ale tak naprawdę to jest zupełnie bez znaczenia. A tutaj nie tylko mi to budowało postacie, ale jeszcze to potem wracało. I ja byłem wtedy po prostu w szoku. Właśnie te wątki, o których wspomniałem, czy nawet... No bo to te wątki prywatne, nie? No to nabiera po prostu potem mocy. Tak jakby się mściło na tych bohaterach. Tak, mamy po prostu większe napięcie emocjonalne, większy ładunek emocjonalny, ale czasami to jest naprawdę coś, czemu ja bym bił chętnie brawo, bo przykładowo to, co widzimy na trailerach nawet, na zwiastunach, czyli scenę, w której ktoś wyjawia sekret i druga osoba mówi, że zostaw mnie, nie dotykaj mnie, cofnij się, bo zaraz ci złamę tę rękę. A potem ta jedna linijka tekstu powraca w jednym wyzwaniu i po prostu właśnie powraca z tak silną mocą, nie, zwłaszcza na tym tle. To jest tak świetnie wykorzystane jako podbudowa ta pierwsza scena do tej drugiej, że naprawdę szapoba, czapki z głów i odwieczny, właśnie nie odwieczny, dożywotni, wieczny szacunek. Co jeszcze? Finał i to, do czego to wszystko zmierza. Bo dzieje się tutaj bardzo dużo, nie będziemy chyba wszystkiego analizować. Wciągało cię to, każde kolejne podejście do tej prawdy czy wyzwania? Do samego końca. A to, co się wydarzyło pod koniec, czyli scena poprzedzająca finał i sam finał i kwestia tego, czy zło, czy dobro zwycięża, tak nie chcę tutaj niczego sugerować, ale właśnie to, co zrobiono ostatecznie i z bohaterami, i z tym demonem. Według mnie zakończenie jest bardzo dobre, dlatego, że pasuje do całego motywu tej gry przede wszystkim, no i koreluje też z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o tym, że nie da się uniknąć tego nieuniknionego, tak? Można to tylko odwlec. I w związku z tym ja zakończenie oceniam też bardzo wysoko. No dla mnie zakończenie to jest miazga, to jest no hicior. Nie wiem, czy można by to zakończyć lepiej. Widzimy bohaterów, którzy w tej nadprzyrodzonej, no krytycznej sytuacji postępują w sposób całkowicie wiarygodny. Oni są pod ścianą, zmagają się z czymś, co no trudno nawet opisać słowami w gruncie rzeczy. I działają tak, że jestem w stanie uwierzyć, że sam bym zrobił to samo. Tak? Albo nawet byłbym głupszy od nich. Co jest też tutaj no, bardzo istotne. Ogólnie zmierzam do tego, że Truth or Dare jest przemyślane do ostatniej sekundy, autentycznie, do ostatniego kadru tego filmu. Tutaj wszystko jest na swoim miejscu, nie ma niepotrzebnych scen. Okej, można by na przykład może wyciąć któreś wyzwanie czy coś, ale ten film wtedy trochę stracił, bo na tyle dobrze są budowane te relacje, że potem każde kolejne podejście do gry, każda kolejna runda wzbudzają we mnie sporo emocji, no i ten finał jest niesamowity. I on... On jest do pewnego stopnia otwarty, bo już można to traktować jako po prostu koniec, ucinamy, to może być wstęp do może jakiegoś sequela czy czegoś. Na razie nie widzę tego za bardzo, ale kto wie, może jest jakiś pomysł. Wierzę, że ta ekipa, która to stworzyła, mogłaby może pociągnąć to dalej. I to, co też jest ważne, sam demon, ta cała istota demoniczna. Podoba mi się to, że ona tutaj jest tak nieludzka. Bo często demony są jednak sprowadzane do jakichś tam ludzkich żądz, etc. A tutaj ten demon rzeczywiście jest taką mityczną istotą jakąś, która się bawi z naszymi bohaterami. Właśnie demon to... No tak, no demon, bo to jest demon, tak, racja. Jest demon, tak. I no to też jest dla mnie kolejny plus. No dobra, no to podsumowanie? Podsumowanie polecam 8 na 10 nawet. Jestem w stanie dać. 8 na 10. Czy dawno nie dałeś takiej wysokiej oceny powiedzonym podcaście? Tak, tylko trzeba pamiętać, że to jest 8 na 10 w kategorii teen horror. Aha. To nie, to ja jestem zdania, że to jest naprawdę bardzo, 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 bardzo dobry teen horror. Nawet ja nie wiem, czy nie podobał mi się bardziej od Happy Death Day. Trudno mi to teraz stwierdzić, no bo teraz jestem bardziej na świeżo po tym seansie. Bardziej nie, ale tak, ale był dobry.
Znaczy, no, może pretenduje w kolejce do kolejnego miejsca zaraz po Tak, w swojej klasie, właśnie jako hitting horror, to jest dla mnie absolutny hit. Ja tutaj nie mam nic do zarzucenia, więc wiesz, 10 na 10 po prostu, okay. Znak jakości. A tak bardziej globalnie, obiektywnie, poza właśnie tym podgatunkiem, no to jest, nie wiem, 8 na 10 właśnie, po prostu dobry film, dobrze zrealizowany, z dobrymi efektami. Straszący, trzymający w napięciu, z ciekawą fabułą, dobrymi twistami. Nie nudny, nieprzewidywalny. Rozrywkowy, tak? Bo rozrywkowy. To nie jest nic więcej niż rozrywka. To nie wzbudzi w nas większych refleksji, ale no, jako ta rozrywka, super, miodek, naprawdę. No, czy ja wiem na końcu, jeżeli chodzi o etyczne problemy, jeżeli w ogóle w całym kontekście. Znaczy tak, ale to też w sumie tutaj trudno mówić moralny. Reflektowanie, analizie, no po prostu co się dzieje, to wiesz, mind blow. Ale nie wchodźmy w to głębiej, bo wiesz, jeszcze coś zdradzimy. A teraz co? Prawda czy wyzwanie? Podcast czy pożegnanie? Nie, dobra, żegnamy się na dzisiaj. No. Dzięki za rozmowę. Dziękuję również, do usłyszenia, do zobaczenia. Musimy pograć na jakiejś imprezie, nie? Koniecznie. Ale to jakoś tam przy okazji. Już się nie mogę doczekać. A wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście. Critique is so limiting and emotionally draining. I'm hoping you find something to explain what's happening.